Siedzi. Cześć wszystkim. Cześć. Siemka. Drugi dzień wędkowania, majówka 2023. Dzisiaj całkiem inne miejsce niż wczoraj. Wczoraj łowiliśmy na Dąbiu i na... No i na Odrze. I na Odrze. Na Odrze. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, jesteśmy na całkiem innym jeziorze. Nie będę zdradzał nazwy, bo nie wypada, jak to Patryk mówi. Także, no co, próbujemy dzisiaj, wędkujemy przede wszystkim szczupak, bo to majówka to szczupak, chociaż Gonzo zawsze ma ze sobą okonióweczkę. Także, ale zobaczymy, nastawiamy się oczywiście na szczupaka, a jak będzie, to się okaże później. Liczymy, że coś nam powyjeżdża tutaj z jeziora. Z jeziora jakoś łatwiej jest zlokalizować niż właśnie na takim potężnym zbiorniku. Jak... Przede wszystkim ma potencjał to jezioro, wielki potencjał. Tak. Ci, co rozpoznają, gdzie jesteśmy, no to... Zachowajcie to dla siebie, natomiast tak jak wspomniałem, na jeziorze jest troszeczkę, moim zdaniem, łatwiej zlokalizować te ryby niż na takim zbiorniku, jakim jest Zalew Szczeciński czy Dąbie, bo to są ogromne zbiorniki, także postanowiliśmy, że dzisiaj przyjeżdżamy za szczupakiem pobawić się, mam nadzieję, że chociaż parę wymiarów powyjeżdża, no bo to tutaj przyjechaliśmy. Dobra, to zapraszam do oglądania, trzymajcie się, pozdrowionka. Trochę za długa to do zbrojka, ale innej nie ma. Dobra, z wysieckiego składu się nie zmienia, jak to mówią. Skoro dało mi to w zeszłym sezonie. W sezonie ryby, to zostawiamy to. Ile to jest gązi? Siedzi. Ale mamy. Mały. Nieważny kolor, prawda? Nie, nieduży, ale pierwszy z wody, której no w zasadzie jesteśmy tylko dwa razy do roku, tak na dobrą sprawę. Cieszy i taki. Także. A i na co? Na kajtecha, tym razem takiego bordowego. Red Devil. Red Devil. Dobra, koligen. Cyk, cyk i... Ta-da!
siedzi. Spadł. No. Ale dobry był. Widziałeś jeszcze wir jest? Kurde, luz mi się zrobił, bo płyniemy, wiesz? I po prostu go nie wciąłem dobrze, nie? Pauzę tu zrobię, dobra? Obrzucamy tutaj ten. Ale dobry był. Naprawdę była dobra ryba. Zresztą już po kiju było widać. Siedzi. Ryomas. Złom na rybach musi być. O, to jest ładna ryba. Ty, ale jaki grubiutki, co? Ale pięknie jeździ, silny, ale grubiutki jest, nie? Jest kolejna rybka. I na co? Złom zawsze musi być, powtarzam to też na filmach. Gigant od Riomesa. To dokładnie. Mikołaj, tak? Mikołaj. Tak, no, no, no. Mikołaj Long chyba to się nazywa, gigant. Dokładnie. Chodź kurwa. Taka. O, 7 dyszek. 7 dyszek może być, nie? Chodź kurwa, ja ci krzywdy kurde nie zrobię przecież, nie? O, na grubasek. Piękna ryba. Naprawdę no, piękna ryba. 7 dyszek może mieć. 7 dyszek może mieć, nieistotne. Ważne, że jakieś ryby nam... Siadałem. Chyba tobie. Co ja zrobić? No. Ale cudowna ryba. Naprawdę. W świetnej kondycji, bardzo silna ryba. No i wraca do wody. Chodź koluniu, tylko sobie wyciągnę. O. Pięknie. Poszedł ślicznie. Bum. Tego dnia nie wydarzyło się już nic więcej godnego uwagi. Najważniejsze, że nie spłynęliśmy na zero. To nas bardzo ucieszyło, a przede wszystkim mnie, bo chłopacy mieli troszeczkę mniej szczęścia. Miał powstać jeszcze jeden film z tych wypadów majówkowych, natomiast no, kamery, a w zasadzie karta pamięci odmówiła posłuszeństwa i niestety nie udało się Patrykowi nagrać dwóch holi przepięknych, przepięknych ryb, a zwłaszcza jednej, tej największej. A jakiej? To zostańcie i zobaczcie, udało mi się zrobić kilka przebitek. Niestety nie mamy holu ryby, natomiast jest tylko i wyłącznie podebranie oraz prezentacja tych wspaniałych ryb. Zostańcie i zobaczcie, co się wydarzyło jeszcze. Kolejny dzień na wodzie, trzeci już. Dzisiaj znowu nowa woda. Chłopacy już walczą, dzisiaj jestem z Maćkiem i Patrykiem. No oczywiście co, no szczupaki. Powalczymy troszeczkę, zobaczymy. Też w sumie tej wody nie znamy. Tutaj jestem chyba trzeci raz w życiu. Ale woda z potencjałem. Jak wiemy tutaj od naszego kolegi Pawła. No zobaczymy, pobawimy się. Pogoda jest zacna. Bardzo pięknie, zobaczcie. Czekać na ryby. Bezwiecznie. Tylko to trzeba rzucać, machać i machać będą, ryby będą, jak to mówią. No ale zobaczymy. Oczywiście dzisiaj celuję. Również celujemy wszyscy w szczupaki, a jak będzie, to się okaże na koniec. Najważniejsze, żeby było przyjemnie, a tak się właśnie zapowiada. Okej, to tymczasem walczymy.
Zapraszam do oglądania. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Czaj, wale na banie, nagrywaj. O kurwa, dobrze. Ale ryba. Tak można łowić ryby, słuchajcie. Nie spodziewaliśmy się. 102 cm. Nie działo się przez cały dzień kompletnie nic. Jest godzina 12 i wyjechała taka oto piękna dama. Deviator Swim. Deviator. 14 cm. Przepiękna sprawa. A. Dziękuję. Ona już pójdzie. Puść już, już ona pójdzie. Bo już chce iść do dna. O, przepięknie. Wracaj do domu. Jutro wolne za to. Weź mu podbierak. Nie, nie, nie. Na pewno? No ty wiatr. No pięknie się tu kignie, on do stówy jest. Daj ten podbierak na ziemi. No jest, przecież to jest duża ryba. Nie trafił, bo widziałem i powtórzył. No Patryk się rozbrykał, tym razem no taka ryba około 70, może 70 parę, nieistotne, ważne, że się odpaliły, ważne, że Patryk łowi, ważne, że Patryk ma dobry humor w końcu. Pięknie. Dobra, on pójdzie, przecież on moment był na wierzchu. Puszczaj go. Poszedł przepięknie. Okej, okay, to by było na tyle. Jak widzieliście, majóweczka nam się całkiem nieźle udała. A naprawdę zasługuje tutaj na słowa uznania Patryk, który w ostatnim dniu majówki trzepnął 102. Piękna, przepiękna ryba. Bardzo silna, bardzo zdrowa, już dawno, dawno wytarta, bo ta moja pierwsza z filmu, jak widzieliście, no taka jeszcze była poharatana, czyli świeżo po tarle. Ta natomiast była już naprawdę... Naprawdę świetna, świetnej kondycji. No i co?
zaliczamy majówkę na duży plus, bo 102,98 nam ryby z tych większych wyjechały, także to naprawdę jest uważamy coś. Mega sukces. Mega zabawa przede wszystkim. Także dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Wiecie zresztą co robić pod filmikiem. Do zobaczenia nad wodą. Dzięki serdecznie, trzymajcie się, cześć.